Charles Turner nie zawsze był włóczęgą i żył zupełnie inaczej. Miał przytulny, ciepły dom i kochającą żonę, która z niecierpliwością czekała, aż on wróci z pracy. Wszystko zmieniło się w jednej chwili, gdy Amanda Turner zginęła w wypadku samochodowym. Po pochowaniu żony Charles zaczął pić, w wyniku czego spłonął mu dom, a także stracił pracę. I tak oto stał się włóczęgą. Życie na ulicy było pełne niebezpieczeństw i trudności, ale Charles nie tracił ducha, był optymistą. Z biegiem czasu zadomowił się wśród włóczęgów, a nawet zaczął być przez nich lubiany. Wtedy Charles nie nadużywał już alkoholu. Do tego dobrze orientował się w technologii i elektronice, potrafił naprawić telewizor albo radio. Ci z włóczęgów, którzy posiadali takie rzeczy, w razie awarii zawsze zawozili je do Charlesa, wiedząc, że będzie on w stanie ożywić niemal każde urządzenie. Mężczyzna żałował tylko jednego, tego, że starość zastała go na ulicy, a nie w ciepłym i miłym domu. Pod tym względem Charles miał odrobinę szczęścia. Znalazł sobie opuszczony garaż i zamieszkał w nim ze swoim psem o imieniu Lucky. Charles znalazł go jako szczeniaka w pobliżu śmietników podczas zimnej, burzliwej pogody. Tak znalazł prawdziwego, czworonożnego przyjaciela, który towarzyszył mu wszędzie. Przede wszystkim Lucky lubił przebywać na wysypisku śmieci, gdzie mógł aż do granic możliwości ganiać wrony oraz bezdomne koty. Jako że główny dochód Charlesa zależał od surowców wtórnych, raz w tygodniu chodził na wysypisko, gdzie zbierał kartony, butelki i puszki. Ku wielkiej radości Lucky'ego ten dzień nie był wyjątkiem. Strażnik na miejskim wysypisku znał Charlesa z widzenia i już z daleka mu pomachał. W królestwie gór i piramid domowych śmieci starszy włóczęga doskonale się orientował i wiedział, czego i gdzie powinien szukać. Aby nie nosić tych rzeczy w rękach, Charles miał wózek, który samodzielnie wykonał ze złomu. Zanim jednak zdążył wejść głębiej w labirynt miejskiego wysypiska, ujrzał starą sofę, obitą spękaną już skórą. Wyglądała mimo to całkiem przyzwoicie, a kiedy Charles ją zobaczył, oczy aż mu się zaświeciły. Tego właśnie potrzebuję. Jak długo można spać na składanym łóżku? Szepnął sam do siebie, wciąż nie wierząc własnym oczom. Gdy Charles podszedł bliżej, był przekonany, że sofa na pewno posłuży mu jeszcze jakiś czas. Załadowując ją na wózek, staruszek ruszył w drogę powrotną. Widząc, że Charles bardzo się męczy, strażnik zawołał: Hej, potrzebujesz pomocy? Przecież nie dasz rady sam! Włóczęga tylko pokręcił głową i przyspieszył kroku. Około godziny później sofa zajęła już należne jej miejsce w jego garażu. Odsuwając na bok obrzydliwe, składane łóżko, Charles nie posiadał się ze szczęścia. Zmęczony drogą postanowił od razu wypróbować sofę i trochę na niej odpocząć. Gdy Charles położył się i próbował zasnąć, ciasny, wystający fragment natychmiast wbił mu się w bok. Uczucie to było niezbyt przyjemne, staruszek po prostu nie mógł zasnąć. Co to takiego? Mruknął niezadowolony i wstał z sofy. Próbując wygładzić dziwną grudkę w materiale, Charles uderzył w nią dłonią, a wtedy ostry ból natychmiast przeszył jego dłoń. Popłynęła krew, a starszy mężczyzna aż krzyknął z bólu. Jednocześnie dostrzegł sprężynę wystającą z sofy. Lucky, który wcześniej drzemał, natychmiast zerwał się na równe łapy i nie rozumiejąc, co się dzieje, warknął groźnie. Związawszy rękę chusteczką, Charles w odwecie kopnął sofę i odsunął się na bok. W tym momencie jedna z bocznych ścian sofy opadła z trzaskiem, a na podłogę z brzękiem wypadły błyszczące, okrągłe przedmioty. Lucky podbiegł do najbliższego z nich i kontrolnie szturchnął go łapą. Charles uklęknął i zaniemówił, bo przed nim, kusząco błyszcząca, leżała sterta złotej biżuterii. Pierścionki, kolczyki i broszki mimowolnie przyciągały wzrok, a staruszek nie mógł przestać podziwiać swojego skarbu. Któż wyrzuca sofę z takim skarbem? Czyżby naprawdę nie wiedział o tej skrytce? Szepnął mężczyzna. Lucky szczeknął cicho i polizał go po policzku. Pies nie rozumiał wartości przedmiotów leżących na podłodze, ale po prostu kochał swojego pana najbardziej na świecie.
Wciąż nie zdecydowawszy się, co dokładnie zrobić ze złotem, Charles zebrał biżuterię do płóciennej torby i położył pod stołem. Potem jakimś cudem przywrócił sofę do stanu używalności, usuwając wystającą sprężynę. No, teraz można odpocząć, zwłaszcza gdy jest się bogatym, niczym arabski szejk, pomyślał sobie Charles z uśmiechem. Nie było mu jednak pisane spać. Zanim zdążył zamknąć oczy, odwiedził go François, który pracował jako wolontariusz w ośrodku pomocy dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mężczyzna był wdowcem, jego żonę zabrała podstępna choroba. Pozostawiony sam sobie, François poświęcił swoje życie dobrym uczynkom i pomaganiu bliźnim. Odwiedził Charlesa, aby dać mu zastrzyk, narwę kulszową i podzielić się najnowszymi wiadomościami. François lubił rozmawiać ze staruszkiem, którego pamięć wciąż była jeszcze bardzo dobra. Widząc sofę stojącą w garażu Charlesa, wolontariusz uśmiechnął się i docenił mebel. Od razu rzuca się w oczy. To prawdziwa rzadkość! Rzucił François i podniósł palec z aprobatą. Widząc jednak zakłopotanie w oczach starca, natychmiast zapytał, co się stało. No, nie wiem, jak to powiedzieć, ale znalazłem skarb. A raczej nie skarb, co skrytkę w tej właśnie sofie, powiedział Charles i wyciągnął spod stołu płócienną torbę. Zaglądając do środka, François był oszołomiony. To istna fortuna, krzyknął wolontariusz. Tak, tylko nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Czy mam to oddać do lombardu albo dowiedzieć się, kto wyrzucił te rzeczy? Analizował Charles. François z powątpiewaniem pokręcił głową i natychmiast wyraził swoją opinię. Myślę, że nie musisz się spieszyć ze sprzedażą tego złota. Pamiętaj, jesteś włóczęgą. Łatwo mogą oskarżyć cię o kradzież i odebrać ci biżuterię. Lepiej spróbować dowiedzieć się czegoś o poprzednim właścicielu sofy i dopiero wtedy ewentualnie oddać złoto. Charles spojrzał na François i zdał sobie sprawę z słuszności jego słów. Następnego dnia przyjaciele pojechali na wysypisko śmieci, gdzie porozmawiali ze strażnikiem i kilkoma kierowcami śmieciarek. Tam François i Charlesowi udało się dowiedzieć, że sofę na wysypisko śmieci wyrzuciła pewna starsza kobieta, mieszkająca na rogu Park Avenue. No cóż, to już coś. Myślę, że powinniśmy odwiedzić tę kobietę i zapytać ją o sofę, zasugerował François w drodze powrotnej. Charles zaaprobował ten plan, w głębi duszy wciąż wątpiąc w to, czy jakaś starsza kobieta mogła posiadać takie kosztowności. Niedługo stali już obok brzydkiego i dość zniszczonego domu, który w najmniejszym stopniu nie przypominał domu bogaczy. François wymienił spojrzenia ze staruszkiem i zdecydowanie zapukał do drzwi. Kilka chwil później rozległ się szczęk nienaoliwionego zamka, a w progu pojawiła się siwowłosa kobieta przypominająca czarownicę z bajki o Jasiu i Małgosi. Czego chcecie? Nie mam pieniędzy, nic od was nie kupię. Wynoście się stąd, zanim wezwę policję, powiedziała kobieta, zamiast się przywitać. François zaskoczyła taka bezczelność i tylko Charles, przyzwyczajony do takiego traktowania, odpowiedział: Nie, nie chcemy niczego sprzedawać. Interesuje nas sofa, którą wyrzuciła pani na śmietnik. Starsza kobieta skrzywiła się i uśmiechnęła jednocześnie w dość obrzydliwy sposób. Po chwili powiedziała: Sofa? Nie była mi do niczego potrzebna. Należała do mojej siostrzenicy. Opiekowałam się nią po śmierci mojej nic nie wartej siostry. Gdzie znajdziemy teraz pani siostrzenicę? François nie mógł się powstrzymać od pytania. Staruszka znów zrobiła niezadowoloną minę i odparła z pogardą w głosie: W hospicjum. Podczas jazdy na łyżwach z narzeczonym doznała kontuzji kręgosłupa. Teraz jeździ na wózku. Narzeczony opuścił ją. Zostałam jej tylko ja. Jak mogę jej pomóc w moim wieku? Oddałam ją więc do hospicjum. Słowa staruszki wywołały u François burzę negatywnych emocji, które okazały się bardzo trudne do powstrzymania. Rozumiejąc stan wolontariusza, Charles sucho pożegnał się z panią domu i wziął przyjaciela na stronę. Jak tak można? Wysłać własną siostrzenicę do hospicjum? Krzyknął François. Charles pokręcił głową, ale powstrzymał się od komentarza. Staruszek widział zbyt wiele zła na ulicy, aby dziwić się jego kolejnym przejawom. Detektywi amatorzy szybko odnaleźli hospicjum, którego szukali.
Jako wolontariusz, François znał dosłownie wszystkie tego typu placówki w mieście. Siostrzenicą starszej pani okazała się pewna ładna dziewczyna w wieku około 25 lat o imieniu April. Według personelu hospicjum, biedna dziewczyna godzinami siedziała na wózku i wyglądała przez okno, za którym toczyło się zupełnie inne życie. Widząc przed sobą starszego włóczęgę i miłego mężczyznę w średnim wieku, April ze zdziwieniem uniosła brwi. Dziewczyna nie miała nikogo poza ciotką Kamilą, a pojawienie się gości wywołało u niej pewien niepokój. Gdy François zapytał April o starą sofę, ta westchnęła z rozczarowaniem. To sofa moich rodziców. Moja mama już zmarła, a tata trafił do więzienia. Wiele lat temu napadł na sklep jubilerski, ale wpadł tydzień później. Biżuterii nigdy nie odnaleziono. Ława przysięgłych wydała surowy wyrok na mojego ojca. 2 lata później zmarł na białaczkę w szpitalu. Sofa była mi bliska, jak wspomnienie. Teraz do niczego jej nie potrzebuję. Sami widzicie, kim jestem, powiedziała April ze łzami w oczach. François wymienił znaczące spojrzenia z Charlesem i zdał sobie sprawę, że staruszek myśli o tym samym, co on. Narzeczony mnie zostawił. Nie chciałam jeździć na łyżwach, ale on nalegał. Teraz on bawi się z kimś innym, a ja muszę wegetować w tym hospicjum. Mogę mieć operację, ale to wymaga dużo pieniędzy, dodała April, łkając. François objął dziewczynę i próbował ją uspokoić. I w tym momencie Charles taktownie odsunął się na bok i zamyślił. Z jednej strony staruszkowi było żal znalezionej biżuterii, ale jeszcze bardziej współczuł dziewczynie, która z winy podłego narzeczonego została sama z niepełnosprawnością. Charles już domyślił się, że skarb, który znalazł w sofie, należał do zmarłego w więzieniu ojca April. Czekając na François, staruszek natychmiast oznajmił mu, że zamierza pomóc dziewczynie. Łzy zaczęły błyszczeć w oczach wolontariusza, gdy zrozumiał, że Charles mówił całkowicie poważnie. Jakie ty masz dobre serce, krzyknął, do głębi zszokowany zachowaniem starszego włóczęgi. Podjąwszy tak ważną decyzję, przyjaciele zabrali część złota do lombardu i otrzymali z jego sprzedaży dużą sumę, którą od razu przeznaczyli na opłacenie operacji April. Dzięki profesjonalizmowi lekarzy wszystko poszło dobrze i już po miesiącu dziewczyna mogła postawić pierwsze kroki. Przez cały ten czas François był obok April, stając się dla niej prawdziwym aniołem stróżem. Resztę złota Charles sprzedał, a dochód przeznaczył na zakup domku nad jeziorem, w którym zamieszkali razem z April i François. Pies Lucky był z tego powodu niesamowicie szczęśliwy, spędzał całe dnie ganiając kaczki i wszechobecne żaby. Poza tym w życiu Lucky'ego pojawiło się teraz jeszcze dwóch właścicieli. Para, która kochała psa nie mniej niż Charles Turner i marzyła, by zwierzak stał się najlepszym przyjacielem ich dziecka.